Macie te wasze stanowiska, budzik, koszulę, psa i smoking. Poukładane jest to wszystko i przewietrzane raz do roku. Na waszych biurkach mruczą tarcze, jak stery tarcze telefonów. List podyktujesz sekretarce, zanim odwiozą cię do domu. W mojej łazience spłuczesz siebie ten zasłużony, ciężki dzień. Powiesz, że czujesz się jak w niebie i tak jak zwykle powiesz, że ja jestem twoja Marilyn Monroe, ja jestem twoja Brigitte Bardot. Przy mnie się czujesz jak Belmondo, Gregory Peck, Alain Delon. Dzisiaj ujrzałeś mnie na mieście. Puściłeś przodem żonę, dzieci i zanurzyłeś się pośpiesznie w ten tłum, co wyszedł ci naprzeciw. A w domu żona ta legalna, jak nakręcona pozytywka, skrzypi, że jesteś stary łajdek, że cię rajcuje pyle dziwka. Nieważne, że dziś garb swój czujesz, bo ja jedyna tylko wiem, że ty się przy mnie wyprostujesz, że będziesz znowu Superman. Tu stoi twoja Marilyn Monroe, tu czeka cię Brigitte Bardot. Przy mnie się czujesz jak Belmondo i łasisz się do nóg jak kot, ja ci dodaję wiatru w plecy i fale prujesz jak żaglowiec. Przy mnie się urżniesz i wyleczysz. Czy to nie miłe? No sam powiedz. Lubię was, moi dyrektorzy, tytani w biurach i w pościeli. Lecz nie jest lepiej mi ni gorzej, gdy was odstawiam po kolei. I tylko czekam nieustannie. Ciekawe, który z was to zrobi, że przyjdzie tu i najzwyczajniej inaczej mi po prostu powie. Nie jesteś żadna Marilyn Monroe. Na pewno nie Brigitte Bardot. Lecz serce jakoś mocniej bije niż wtedy, gdy o tamte szło, choć wynajmiemy taki pokój, który zastąpi cały dom, gdzie będzie miły, nudny spokój i trochę żal Marilyn Monroe. Ba-dum, ba-dum, ba-dum.